Cześć, nazywam się Mateusz Krogulec, zajmuję się PR-em. Bardzo się zawsze denerwuję na wystąpieniach publicznych, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie nieźle. Okej. Krótko powiem, co robiłem. Zacząłem dosyć niedawno, bo w 2008 roku w kancelarii premiera. Po prostu miałem tam staż w takiej komórce PR-owej, Centrum Informacyjnym Rządu. Potem pracowałem w agencji socialowej, agencji Społem, jednej z pierwszych agencji tego typu. W pewnym momencie zostałem PR menadżerem, ponieważ prezes zapytał się mnie, co studiuję. Ja powiedziałem PR na dziennikarstwie. Okej, to będziesz PR-owcem u nas. Potem przez rok czasu freelansowałem, robiąc aplikacje na Facebooka. A potem poznałem Łukasza Misiu-Kanisa i zajmowałem się socializerem od strony PR-owej. A od lata tego roku wystartowałem z agencją LiveBrand Communications, która działa w grupie z LiveBrandem social mediowym. Może część z was zna tę agencję. Okej. Hobbystycznie biegam, kiedyś biegałem, teraz już nie biegam. Mam bloga, możecie zajrzeć. Oprócz tego działam charytatywnie w takiej organizacji. Okej. To chciałem powiedzieć, czym dla mnie jest PR dla spółek technologicznych, dla startupów. Nie myślę tutaj o wielkich korporacjach, ponieważ zakładam, że duża część z was to startupowcy bądź ludzie interesujący się internetem, robiący coś na własną rękę. Przede wszystkim moim zdaniem agencja PR-owa powinna się zajmować relacjami, informacją i dialogiem. Relacje, no przede wszystkim z mediami, za to jesteśmy rozliczani, to jako klienci chcą od nas konkretnych wycinków prasowych, na ogół często, jak koleżanka mówiła, chcą się rozliczać też za to. Oprócz tego liderzy opinii, czyli w skrócie key opinion leaders, chociaż to chyba nie jest skrót, oraz z interesariuszami, czyli wszystkimi ludźmi, którzy są zainteresowani naszą organizacją, naszą firmą. Dalej, informacja. Agencje PR-owe zajmują się tworzeniem informacji, które muszą być zawsze zrozumiałe, zawsze prawdziwe i muszą być też dostępne dla dziennikarzy czy dla wszystkich, którzy chcą zaczerpnąć jakiejś wiedzy na temat organizacji. Oprócz tego dialog, to jest taka fraza ze studiów, dwukierunkowa, symetryczna komunikacja, czyli nie tylko my mówimy, ale też słuchamy, co ludzie mówią do nas lub o nas. A jak to wyglądało historycznie, to tylko wstęp. W XIX wieku narodził się PR, czyli ma 120 lat, można powiedzieć. A w Polsce ma lat 20 z wiadomych przyczyn, dlatego jest to jeszcze młoda dziedzina. I zajmowała się, na początku to był taki model agenta prasowego, który po prostu załatwiał publikacje w mediach, nieważne czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, ważne, że ustalone przez firmę. Potem był model informacji publicznej w XX wieku. Tu już informacje były prawdziwe, firmy mierzyły efekty, jakie przynoszą im działania PR-owe. Potem pojawił się ten model dwukierunkowo-asymetryczny, czyli bez zbierania feedbacku. W czasie to można położyć na po I wojnie światowej. Informacje były prawdziwe, zaczęto też badać to, co ludzie myślą, to, co chcą słyszeć. No i obecnie jest model dwukierunkowy, symetryczny, w którym PR ma być mediatorem pomiędzy firmą a publicznością. Okej. Nie lubię teorii, dlatego chciałbym wam pokazać, jak się komunikują następujące spółki. Jest to nasza klasa, jest to agencja LiveBrand, agencja Socializer, Quake oraz CU. CU to jest nowy operator telefoniczny i smartfon dla osób niewidomych. Zaraz o tym powiem. Dlaczego wybrałem naszą klasę? Ponieważ miałem przyjemność pracować z naszą klasą jako partner biznesowy i ta współpraca naprawdę bardzo dobrze przebiegała. Po rozmowie z Rafałem Skwiatem, który jest odpowiedzialny za PR w naszej klasie,
Powiedział mi, że tak naprawdę mówię to, co ktoś inny powinien mówić, tak? To nie są moje działania, ale jest to bardzo dobry przykład, bo wszyscy znają markę, jest to duża marka na świeczniku, wszyscy widzą, jak kształtuje się jej wizerunek. Mają działania PR-owe do dwóch grup, wyodrębnili sobie dwie grupy, biznesową i konsumencką, i bardzo wyraźnie je rozdzielają na tyle, że było dwóch PR-owców, jeden od B2B, drugi od B2C. B2C to po prostu użytkownicy, a B2B to domy mediowe, agencje i media branżowe. I tutaj odpowiedni ludzie na odpowiednim miejscu, Rafał oraz Joanna Gajewska, która przez 6 lat była głównym PR-owcem i dyrektorem marketingu NKA. Okej, jak można się komunikować w B2B, jeżeli, no zakładam, że duża część biznesów, albo inaczej, często jest tak, że biznes w ogóle nie ma styczności z konsumentem końcowym. Dlatego moim zdaniem jest to dużo cięższa komunikacja, bo robienie PR-u produktowego tak naprawdę jest moim zdaniem dosyć proste. Można zrobić konferencję prasową, rozdać masę sampli dziennikarzom, zrobić testy, kupić adwertoriale, czy kupić wprost reklamę. W przypadku takich mediów jak branża motoryzacyjna, no znam PR-owców, którzy zajmują się motoryzacją i to jest dosyć taka prosta taśmowa robota. Wiemy, kto robi testy, dajemy mu samochód i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli jesteśmy naszą klasą, no to jest trochę ciężej, ponieważ trzeba się postarać, żeby dotrzeć do mediów i ogólnie interesariuszy naszych. Nasza klasa robi to w taki sposób. Mają współpracę partnerską z kilkoma agencjami, domami mediowymi. Tworzą razem infografiki, badania i różnego rodzaju raporty, analizy rynku. Na przykład mogliście widzieć infografiki, które robił Socializer, albo badania, które robią razem z firmą No Noobs. Ktoś widział? Okej, super. Oprócz tego biorą aktywnie udział w wydarzeniach branżowych. Jeżeli będziecie zatrudniać agencję albo PR-owca, albo sami chcecie się zająć PR-em, to muszę z góry powiedzieć, że jest masa takiego dłubania się. To znaczy, żeby zrobić listę wszystkich konferencji, na których warto się pojawić, no jak wpiszemy w Google wszystkie fajne konferencje, no to nic nie wyjdzie, tak? To jest, trzeba naprawdę duży research zrobić. Nasza klasa jest w większości ciekawych konferencji, no i też sponsoruje dużo wydarzeń, ale moim zdaniem sponsoring wydarzenia to już nie jest PR, tylko marketing. Oprócz tego wydają własne badania i raporty, ponieważ mają ogromne archiwa danych. Są partnerami TNS OBOB i już wspomnianej firmy No Noobs. Wypuszczają naprawdę ciekawe raporty. Oprócz tego, jeśli piszecie jakąś pracę magisterską, a pewnie też dużo osób studiuje, ja też chcę wrócić na studia, może będę kiedyś się do nich zwracał o jakieś dane, ponieważ też wiem, że takie dane mogą dostarczyć. Tak, wiem. Oprócz tego badania i raporty generują bardzo dużo, bardzo dobrych, jakościowych impresji w mediach. Między innymi raporty robione przez naszą klasę były tematem artykułu, występowały w artykułach Polityki, Newsweeka i jeszcze kilku innych ogólnoinformacyjnych pism. No oprócz tego można je prezentować na konferencjach. Dużo łatwiej jest dostać się jako prelegent na konferencję, jeżeli możemy powiedzieć, patrzcie, mam 50 stron w PDF-ie pięknego raportu, mogę zrobić super prezentację. Okej, dalej. Kolejnym działaniem B2B może być robienie takich spotkań wewnętrznych w firmach, w domach mediowych, ale też w firmach, w wydawnictwach. A jak to wygląda? Wygląda to tak, że po prostu ludzie, którzy są odpowiedzialni tam za produkty, przyjeżdżają i edukują, robią szkolenia. Nie muszę chyba więcej mówić na ten temat. Kolejna rzecz, biuro prasowe. Jeśli mamy jakąś firmę, to dobrze jest zrobić na stronie internetowej po prostu baton biuro prasowe, ponieważ dziennikarze są do tego bardzo
przyzwyczajeni. Dzięki temu masę jakichś telefonów, maili będziemy mieli z głowy. Nasza klasa też działa bardzo aktywnie, to znaczy często dzwoni do mediów, to jest właśnie Media Relations, jedno z narzędzi PR-u i oni wiedzą, że jeżeli jest komentarz, jeżeli jest jakieś duże wydarzenie, nie wiem, podsumowanie roku, to w naszej klasie na przykład prezes, albo prezes usiądzie i napisze, albo PR-owiec mu napisze. Często jest tak, że agencja PR-owa albo PR-owiec po prostu robi coś za kogoś i po akceptacji się pod tym podpisuje. Oprócz tego, praca w stowarzyszeniach branżowych. Praktycznie każda firma działa w jakiejś branży, która jest w jakiś sposób zrzeszona. Od domów pogrzebowych, poprzez organizacje pozarządowe, firmy technologiczne, FMCG. Stowarzyszenia często mają bardzo dobre przełożenie na wiele spraw. Można pewne rzeczy wylobbować dla swojej organizacji. I kolejny mechanizm, którym się koledzy z naszej klasy posługują, to pozycjonowanie eksperckie. Jeśli chodzicie na konferencje internetowe, to pewnie poznaliście Krzysztofa Sobieszka, nawet za dobrze. On odpowiada za komórkę NK Research. Po prostu chodzi na prelekcje, jeździ, daje taką wartość dodaną. Jest też Krzysztof Dobrzyński, który jest też bardzo promowany, i Dominik Czarno, czyli prezes naszej klasy. I to są takie trzy główne osoby. Nie ma sensu więcej osób, moim zdaniem, z danej organizacji czy firmy pozycjonować jako ekspertów, bo robi się miszmasz. Okej. Media dzielą się na takie, które się ma, które są nasze własne, na przykład nasz serwis, nasz blog, na media opłacone, czyli wszystkie adwertoriale. Jestem przeciwnikiem tego, nie stosuję, nigdy nie stosowałem. Oprócz tego są media, które zdobywamy w nich pozycję, tak? Poprzez albo zaprzyjaźnienie się prywatnie, co to jest mało profesjonalne, albo po prostu świadomość dziennikarza, że jeśli się do nas zwróci z problemem, z zapytaniem, to profesjonalnie mu odpowiemy na zapytanie. Szczególnie jest to ważne w spółkach technologicznych, ponieważ często jest tak, że w mediach ogólnoinformacyjnych dziennikarze nie są biegli w technologiach. Ostatnio pracowałem dla klienta i praktycznie każda informacja prasowa, kiedy robiliśmy follow-up, trzeba było poświęcić kilka, nawet kilkanaście minut na to, żeby wytłumaczyć, o co w ogóle chodzi. No bo nie możemy oczekiwać, że w momencie, kiedy media idą w dół, mają coraz mniej pieniędzy, duże miesięczniki są robione często w zespole kilkunastoosobowym, że taki dziennikarz jest ekspertem od wszystkiego. Tak się po prostu nie da. Od tego jest agencja PR-owa, żeby go nauczyć. Okej, a jeżeli chodzi o komunikację B2C, no to właśnie wykorzystanie mediów, zarówno posiadanych, jak i tych kupionych. Też widziałem reklamy tego serwisu, nie wiem, czy kupione, czy barterowe, no ale widziałem. Prowadzą bardzo ciekawy blog. To jest oczywistość, że warto prowadzić blogi. Oprócz tego mają takie ciekawe rozwiązanie, rodzaj biura obsługi konsumentów poprzez grupy, które dotyczą różnych obszarów działania serwisu, czyli jest od konkursów, jest ogólny, jest helpdesk. To jeżeli macie konto na naszej klasie, ja mam, to możecie sami zobaczyć. No oprócz tego robią akcje specjalne. Była taka akcja Klikaj z głową, nie będę o niej opowiadał, ale można ją sobie wygooglać. Żeby nie było, że mówię tylko o naszej klasie, Facebook robi to samo, tylko na trochę mniejszą skalę. Mają po prostu grupę na Facebooku zamkniętą, gdzie są ludzie z agencji, z domów mediowych i mogą zadać pytanie accountom z Facebooka. Bardzo, bardzo ładnie to działa. Okej. Teraz Live Brand, czyli spółka matka do mojej spółki. Jest to spółka technologiczna, zajmuje się robieniem, nie jest spółką do końca technologiczną, bo jest agencją marketingową, ale bardzo mocno osadzoną w technologiach. Kiedy zacząłem pracę, to zaczęło się od wyselekcjonowania pewnych obszarów komunikacji, czyli czy chcemy się pozycjonować jako fabryka, gdzie jest 50 programistów, czy chcemy być bardziej agencją, powiedzmy, twórczą.
żeby komunikować pewne założone z poprzednio rzeczy, musi być kontekst komunikacyjny, czyli nie możemy pójść do mediów i powiedzieć: cześć, jesteśmy startupem, robimy produkt, usługę jakąś tam i powiedzcie o nas. Nie, trzeba znaleźć jakiś kontekst, czyli pretekst, żeby o nas powiedzieć. My takie rzeczy cały czas szukamy, jest to bardzo ciężkie. Kolejne narzędzie, jakie wykorzystuję w obsłudze tej firmy, to pozycjonowanie eksperckie prezesa. Zaraz pokażę przykłady. No i typowe relacje z mediami, czyli mam bazę mediów, którą sobie zrobiłem, no i tworzę co jakiś czas informacje, nie wiem, o nowym kliencie, nowym pracowniku, to idzie do bardzo wąskiej grupy mediów, no bo też mało kogo to interesuje, no poza naszą branżą. Jeszcze jedno słowo, miałem taki zamysł, że będą tutaj, bo za Kurasińskim idą startupowcy i że będą startupowcy na sali, którzy robią jakieś rzeczy, ale nie stać ich na agencję. Bardzo fajnym, prostym narzędziem jest baza mediów. W agencjach jest tak, że najczęściej siada stażysta i robi research. No jeśli mamy jakiś startup, to zrobimy to sami. To jest super prosta rzecz w Excelu. Wynajdujemy, wpisujemy tytuły, imię, nazwisko, telefon, mail. Potem, jeżeli mamy coś nagle, nie musimy tracić cennego czasu na robienie researchu, ponieważ często jest tak, że nagle pojawia się kontekst komunikacyjny i musimy go wykorzystać w ciągu dosłownie pół godziny. Zaraz opowiem to na przykładzie Quake'a. Pozycjonowanie eksperckie. Generalnie o co chodzi? Chodzi o to, żeby ktoś, kto nie jest znany lub jest trochę znany, był postrzegany przez szeroką publiczność jako ekspert w swojej dziedzinie. W przypadku takiej spółki jak LiveRent można mierzyć w media ogólnoinformacyjne nawet. Dobra, to już pominę Message House, to nie jest najważniejsza rzecz. Jak my to robimy? Po prostu wybieram media, które mogą być potencjalnie zainteresowane stykiem technologii i marketingu. Wbrew pozorom tych mediów jest sporo. To nie jest tak, że telewizja mówi tylko o zamachu w Smoleńsku i tak dalej. Przykładem takiej fajnej naprawdę publikacji jest wywiad Na Temat. Potem przeszykuję jakąś listę tych wszystkich linków, o których mówię. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to będzie można przeczytać. Na Temat jest wywiad właśnie z prezesem, dla którego pracuję. O nim, o jego firmie, o jego podejściu do robienia treści w internecie. Jest dosyć kontrowersyjny. Dużo komentarzy jest pod nim, dużo wyświetleń, generalnie o to chodzi. Kolejna sprawa, to jest telewizja śniadaniowa, nie zapłaciliśmy 35 tysięcy złotych, nie zapłaciliśmy nic za to. Był chyba 5-minutowy materiał o Krzysztofie Gagackim i LiveBrandzie. Jest taki chłopak, Piotrek Kaszubski, on robi o pieniądzach, można powiedzieć, programy, no i po prostu wystarczyło do niego zadzwonić, umówić się na rozmowę. To robienie pieniędzy w internecie było na tyle ciekawe, że po prostu zrobili ten temat bezkosztowo, nic nie zapłaciliśmy za to. Media drukowane, też nie zgadzam się z tezą, że media drukowane zaraz wymrą. Moim zdaniem po prostu będą towarem ekskluzywnym, za który będziemy płacić, nie wiem, 30 zł za gazetę i dalej jest sens w to inwestować. To znaczy nie jako inwestor, tylko jako PR-owiec. Jednym z klientów, dla którego pracuję, jest Quake. Z Quake'iem jest mały problem. Mianowicie ciężko jest dotrzeć do konsumentów, czyli od użytkowników Quake'a, no bo to chyba każdy zna Quake'a i każdy wchodzi raz na jakiś czas. Ale generalnie jest to mało seksowny temat dla mediów. No bo co, mamy serwis z prostymi obrazkami, często bardzo dziecinnymi, albo je szerujemy, albo tam klikamy minus, idzie na dół, no nie ma o czym pisać. Jeśli chodzi o media technologiczne, no okej, PR dla takiego Quake'a można zrobić bardzo prosto, umówić na kilka wywiadów, no ale zaraz się nam skończą media i klient z nas zrezygnuje. Dlatego, tak jak mówiłem, trzeba polować na ten kontekst.
komunikacyjny. Trzeba cały czas myśleć o tym, gdzie można naszego klienta, tak brzydko powiem, upchać. Okej, jeszcze jakie cele? No to, to są takie dosyć ogólne rzeczy, czyli też pozycjonowanie eksperckie, też będą wywiady z Dimitrem, w najbliższym CKM-ie będzie. Oprócz tego, no, budowanie wizerunku marki, to są wszystko ogóły. Zrobiliśmy taką akcję, szukamy bohaterów basenu narodowego. Nie wiem, czy kojarzycie ten mecz Polska-Anglia, gdzie... który się nie odbył, wszystko zostało zalane. Tak, mecz, którego nie było. Generalnie rano przyszliśmy do pracy i poszedł news, że bohaterowie Stadionu Narodowego są w areszcie, czekają na rozprawę. Więc wpadliśmy na ten pomysł dosyć spontanicznie, można powiedzieć. Mieliśmy całą kolejkę różnych rzeczy do roboty dla regularnych klientów. Więc była szybka narada z właścicielami Quake'a, czy robimy nagle spontaniczną akcję, nie znając ani budżetu, ani celu. Dobra, cel znaliśmy. Chcieliśmy, żeby Quake zaistniał w mediach. Nie znaliśmy też konsekwencji naszych działań, po prostu zdecydowaliśmy się zaryzykować i stwierdziliśmy, że okej, jedziemy do sądu, szukamy na korytarzach po prostu tych facetów, tych bohaterów i oferujemy im pomoc prawną oraz zapłacenie grzywny. Jak się potem okazało, było to nielegalne, nie można zapłacić za kogoś grzywny. Oczywiście z tego da się jakoś wyjść, no ale pojawiły się też takie komentarze. Okej, wracając do sedna. Ja pojechałem do sądu, po prostu stałem na korytarzu pod salą, gdzie miał być wyrok. Przekazałem dziennikarzom informację, że zaraz będzie tutaj Dimitr Guszczenko, właściciel Quake'a, który po apelu internautów zdecydował się wziąć na siebie finansowanie i prawnika, i grzywny dla właśnie tych śmiałków ze stadionu. Równolegle została napisana informacja prasowa, w której była wytłumaczona cała akcja, została rozesłana do mediów, potem wszystkie media zostały obdzwonione, to jest taka klasyczna procedura. Dla pracowników agencji PR-owej to jest oczywista sprawa, ale zakładam, że też inaczej. Mówię to tak pewnie dla was łopatologicznie, ale zakładam, że taki był cel omawiania case'ów. Została wysłana informacja, media zostały zaproszone, skontaktowaliśmy się również z rodziną i z tymi śmiałkami, ponieważ rzuciliśmy obrazek na Quake'a, gdzie był właśnie apel o odnalezienie. Co ciekawe, kilkadziesiąt osób podało personalia. Jacyś znajomi, rodzina, koledzy ze studiów. Także nie było żadnego problemu ze znalezieniem ich. Następnego dnia była między innymi bardzo fajna publikacja w Fakcie na temat akcji, ponieważ też dodatkowo spinowaliśmy media, żeby ponownie zainteresowały się tematem. Wcale nie było tak, że na korytarzu było 100 dziennikarzy i czekali, aż oni wyjdą z sali. No a Fakt, jak wiecie, no pomimo, że jest to brukowiec, jest najbardziej poczytną gazetą w Polsce, więc też ma największy zasięg. Następnie, po tym jak zrobiliśmy tą szybką akcję, chcieliśmy podtrzymać zainteresowanie Quake'iem oraz całą tą historią ze stadionu. Stworzyliśmy nagrodę Quake'a, zrobiliśmy konferencję prasową, na której wręczyliśmy te statuetki za to, że rozśmieszyli miliony Polaków, czyli wpisali się w profil serwisu. Na konferencję zaprosiliśmy media, również akcja trwała tylko 2 dni. Właśnie dlatego mówiłem, że trzeba bardzo dbać o bazy mediów aktualne. Nie tylko jeśli jest się agencją, ale jeśli jest się po prostu dwuosobowym startupem, też dobrze jest mieć takiego Excela, gdzie jeśli coś się wydarzy, to możemy brać telefon i działać. Na konferencji byli dziennikarze TVN-u, TVN, był PAP, który również depesze wysłał.
Były stacje radiowe, był TeleExpress, wszystkie serwisy internetowe. Było bardzo dużo publikacji. Było wydanie wiadomości, Panorama, gdzie Dimitr się wypowiadał. Oprócz tego tutaj nie widać, jest logo mojej agencji, także udało się przemycić. Co było jeszcze? Była śniadaniowa telewizja, gazety, Rzeczpospolita, naprawdę sporo tego było. Wydaliśmy na to 12 tysięcy złotych. Ekwiwalent reklamowy, który mamy wyliczony, to 360 tysięcy. Oczywiście nie są to pieniądze, które zarabiamy. Chodzi tylko o pokazanie, ile trzeba by było wydać na reklamę, żeby dotrzeć do takiej liczby odbiorców. Oprócz tego akcja po prostu bardzo fajnie wyszła, bo to był pozytywny temat. Zresztą Mariusz i Adam bardzo wesoło podeszli do całej akcji. Równocześnie inna agencja zobaczyła, że kręci się temat, wszystko fajnie wygląda i dali im dwa bilety na następny mecz. Oni mają zakaz stadionowy, więc to był taki trochę suchar. Okej, dwie minuty. See you. Mały klient, startup, typowy polski startup. Jesteśmy w trakcie pracy dla niego, to jest świeża historia. Jest to pierwszy na świecie smartfon dla osób niewidomych obsługiwany głosowo. Niewidomi nie mogą korzystać z normalnych komórek. Owszem, są funkcje głosowe, ale żeby je włączyć, trzeba mieć kogoś widomego i tak dalej, to jest skomplikowane. Mam przyspieszać, tak? Musisz kończyć, bo pizza już jest. Pizza już jest. Ojej, dobra, okej. Więc chciałem powiedzieć tylko... oj, dobra, dajcie mi dwie minuty. Już? O Jezu. Dobra, interesariusze dzielą się na media i nie media, tak? Czyli na przykład organizacje pozarządowe. Zastanawialiśmy się, co zrobić. Czy robić dwie konferencje prasowe, czy jedną. Zdecydowaliśmy się na dwie, co przyniosło bardzo dobre efekty, ponieważ jedna była robiona pod media, łącznie z wystąpieniami na scenie, druga była pod NGO. Było bardzo dużo dziennikarzy, 64. Było główne wydanie wiadomości, TVP, Kawa czy Herbata, też nie płaciliśmy 30 tysięcy, było wszystko za darmo, Polsat News. No i masa dzienników, kilka screenów z gazet. Na NGO było 45 przedstawicieli fundacji różnych, wszyscy chcieli kontakt do twórców. Socializer. Chciałem powiedzieć, że dwa lata pracy z Łukaszem i Siłkanisem nauczyły mnie naprawdę bardzo dużo. Oprócz tego jest taka zasada w PR-ze, że dobry produkt jest dużo łatwiej promować. Socializer był świetnym produktem. Punktem kulminacyjnym był debiut na New Connect. Okej, dobra. No i teraz Łukasz powie, że tak, że uciąłem mu. No dobra. Było? Znacie? Widzicie, dużo publikacji. Dzień dobry TVN też było za darmo. No, dobra, to w rozmowach kuluarowych. Także szacunek dla Łukasza Misiukanisa i to tyle.